Choć swoją służbę zakończyli już kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat temu, to Dzień Edukacji Narodowej ciągle jest też ich świętem. Emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty z Ostrowca Świętokrzyskiego wspólnie celebrowali tą jakże ważną uroczystość. Co roku w połowie października nauczyciele emeryci spotykają się koleżeńsko, żeby porozmawiać, powspominać i jednocześnie przyjąć życzenia, a także medale za długoletnią przynależność do Związku Nauczycielstwa Polskiego. I dzisiaj otrzyma 5 koleżanek taką odznakę. Medale emerytowanym nauczycielkom wręczyła Ewa Malec, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, która słowa podziękowania i życzenia złożyła wszystkim obecnym na uroczystości, podkreślając, że z ich doświadczenia i mądrości życiowej chcą czerpać jak najwięcej kolejne generacje. Życzę Wam zadowolenia z życia, z codzienności. Niech Wasza wiedza, umiejętności, entuzjazm służą Waszym rodzinom, znajomym, kolejnym pokoleniom. Sekcja emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim liczy 228 osób. Na uroczystości obecnych było około 120 gości, dla których dzień ten ma szczególne znaczenie. Bardzo się cieszymy, że możemy się w takim gronie spotykać. Mamy wspaniałą przewodniczącą, która jest bardzo operatywną osobą i bardzo się angażuje w tego typu spotkania. Jesteśmy przeszczęśliwi, że w takim gronie możemy się spotykać. Dzień Edukacji Narodowej co roku jest idealną okazją do wspomnień, a jak się okazuje, nie tylko tych związanych z pracą w szkole. I siedzę obok szkolnej koleżanki z innej klasy, ale równoległej, a kończyłyśmy ją bardzo, bardzo dawno. To było liceum pedagogiczne. Obecnie w tym budynku mieści się trzecie liceum ogólnokształcące imienia Władysława Broniewskiego, w którym pani Jadwiga po ukończeniu szkoły aż do odejścia na emeryturę pracowała w bibliotece. Dlatego wspomnień z tym miejscem, jak mówi, ma ogrom. Emerytowani nauczyciele podkreślają, że to, co do dziś sprawia im wielką radość, to sukcesy w życiu zawodowym, ale i prywatnym swoich byłych uczniów. Pani Henryka przez kilka lat była dyrektorem szkoły podstawowej. Później pracowała w obecnym zespole szkół nr 3 jako nauczyciel języka polskiego. W tym roku miała okazję spotkać się ze swoimi podopiecznymi. Wspaniałych absolwentów mam. Niedawno obchodziliśmy 95-lecie istnienia szkoły. Był zjazd absolwentów, spotkałam swoich uczniów, oczywiście tych, których spotkałam, wszyscy na wysokich stanowiskach, co mnie bardzo cieszyło, łącznie z generałem, po prostu coś wspaniałego. Emerytowani pracownicy oświaty takich spotkań w ciągu roku mają wiele. Wspólnie witają Nowy Rok, spotykają się z okazji świąt czy obchodzą Dzień Kobiet. Pomimo tego, że już nie pracują, to na nudę nie narzekają. W ramach swojej działalności wiele też podróżują. Zwiedziliśmy już wszystko i chyba w kraju najbliższe okolice są przez nas pozwiedzane. Szukamy czegoś nowego. We wcześniejszych latach zwiedziliśmy też Europę. Byliśmy w Wiedniu, w Berlinie, w Paryżu. Jest to wyjątkowo kreatywna sekcja, której z okazji ich święta pozostaje życzyć ciągłego entuzjazmu, uśmiechu i energii na wiele kolejnych tak aktywnych lat.